Okidoki, jesteśmy już przed Ann Summers i mamy jakieś zniżki, także wchodzimy i patrzymy i już widzę pierwszą rzecz, która mi się rzuca w oczy i jest piękna i tylko czekajcie, muszę znaleźć rozmiar. No śliczna jest. Piękny staniczek. Zaraz sprawdzę jego cenę. To jest M-ka. M-eczka po 12, no ale jest śliczny. M-ka może być chyba mała. Ale zobaczcie, jest zniżek. Tylko, że mam tak trochę blizny. To jest zniżek. Tyle jest promek. Sporo. No, te staniki mi się podobają, także ja tutaj zaraz będę robić palec i grzebalec. Te też są piękne. Ale to są, widzicie, piękny jest, o, ten tutaj z tymi stripsami, ale jest powiększający biust, także to już absolutnie nie dla mnie. 32F to chyba na głowę. Dobra, czekajcie, zaraz znajdziemy. 32B to nie. A to też nie, L-ka. L-ka, o ile to jest L-ka, poczekajcie, oczywiście muszę sprawdzić, bo czasami jest tak, że na wieszaku jest inaczej. Nie, no widzicie, to jest S-ka. Trzeba bardzo dobrze sprawdzać, ale poczekajcie, muszę położyć tą torbę, bo normalnie ciężko. Dobra, sprawdzajmy, bo jest naprawdę świetny ten stanik. SK. Ja nie wiem, czy widzicie w ogóle jego piękno. SK. To jest co? Kurde, powiem wam, że tu się idzie pomieszać z tą rozmiarówką. SK. Wszystko SK. SK. To jest co? Czekajcie, gdzie tutaj jest metka? L-ka. Dobra, no i musiałabym chyba albo L-kę, albo M-kę. I teraz zgłupiałam, ale bardzo ładnie to wygląda. Także przymierzę to i jeszcze szukam M. W razie co? To jest S. Teraz wam pokażę więcej jeszcze rzeczy, co tutaj jest. Dopóki mnie nie opierdzielą, to wam pokażę. M-ka. Dobra, mam M. Jak zwykle musiało mi się splątać, no przecież to jest standard. Dobra, poszukajmy innej M-ki może, bo nie chcę mi się odplątywać, słuchajcie. SK. No serio? SK. M-ka. Dobra. I niezaplątana. Czekajcie, coś tu wisi. Ramionczko chyba się spuściło. Dobra. Więc mamy to. Teraz do tego chyba są... Nie, to nie do tego są moje tasy. Widzicie? Nie wiem w ogóle, co wam pokazuję. Ale staniki naprawdę bardzo ładne. Pięknie one wyglądają. No dobra. Ja swoje wybrałam. Teraz wam pokażę jeszcze więcej, co jest. Jeszcze więcej ja szukam, także jeszcze przejdźmy sobie tutaj. I co ja szukam? Olejek, tylko muszę się tutaj jakoś przedostać. Tylko nie bardzo. O, tutaj jeszcze też są, które jest takie malutkie. No i hejo, odzywam się już do was po zakupkach. Takich szybkich, takich zaplanowanych. To co chciałam, to kupiłam, to co chciałam, dostałam. Zobaczcie, jaki piękny widok. Tylko szkoda, że jest takie światło ciulowe, naprawdę. Jest bardzo ciemno. Ciemno to widzę, słuchajcie, te nagrywki. Jest pięknie. Wcale nie jest tak ciemno, ale nie wiem, dlaczego kamera, kurczę, tak ciemno nagrywa. Ja właśnie stoję tutaj już sobie, czekam na taksi. Zamówiłam sobie znowu Ubera, także jestem bardzo zadowolona. Póki co z ich usług. Po pierwsze są najtańsi, po drugie są chyba najszybsi. Przed chwilą właśnie pytałam tutaj jednego z panów, to akurat do Madziuli, chciał mnie skasować 14-15 pantów, a Uberem wychodzi od 7 do 12. No także mimo wszystko jest jakaś tam różnica. No, tutaj stoją moje zakupki. Byłam właśnie, kupiłam Madziuli jeszcze pomadeczkę. Pokażę wam, nie wiem tylko gdzie, może zdjęcie wam jakoś wstawię, bo tak naprawdę nie mam już za bardzo gdzie nagrać. Chciałam wam pokazać właśnie, co z Karolcią kupiłyśmy Madzi, dlatego że złożyłyśmy się jakby na pół. Natomiast ja to wszystko zorganizowałam, dlatego że Karolcia jest w Polsce. No, także nie mogła po prostu jakby do nas teraz przyłączyć. No i co? I zrobię fotkę jakoś, tylko nie wiem, jak ja to zrobię, chyba że w klatce jeszcze u Madzi jakoś spróbuję to jakoś tam przewartować, jak wejdę do klatki. O tak, jak wejdę do klatki albo w windzie, zobaczymy. To wam właśnie zrobię przebitkę jeszcze tego, co jej zakupiłam. I co? No i tyle. I tak jak mówię, czekam na taksi, jeszcze nie ma. Pogoda jest średnia, aczkolwiek powiem wam, że dzisiaj mam tak pozytywny nastrój, że nic mnie nie jest w stanie zabić, nawet deszcz.
No, tak w ogóle jestem w krótkim rękawku, nie? Trochę mnie pogrzało, ale już się rozebrałam, bo było mi gorąco w sklepie i po prostu już tak zostałam. No, także czekamy. Dostałam wiadomość, że za niecałe jakieś tam 5-4 minuty będzie taksówka, także ja będę powolu kończyć. I co? No i tym pięknym widokiem żegnam się z Wami. Ma podjechać Skoda Octavia jeszcze, żebym ja się na furach znała. Znaczy wiem, jaki znaczek ma Skoda i wiem, jak wygląda Octavia. Także damy radę. No, a póki co odzywam się do Was niebawem. Okidoki, kochani. Ja już jestem właśnie w taksóweczce. Jedziemy. Trochę przestało padać, także pogoda jest nawet spoko. Nie jest zimno, jest naprawdę ciepło. Ja jedzę już, nie jedzę, tylko jadę już obładowana, słuchajcie, torbami. Zobaczcie, co mi się zrobiło z włosami. Jest jakaś po prostu masakra straszna. Jadę sobie Uberem, właśnie Wam podałam też kod na Ubera na Instagramie, także tam możecie sobie skopiować, jakby ktoś chciał. Nie wiem, na czym to polega, jakiś tam kod. Dostałam taką informację, więc stwierdziłam, że fajnie, jak się tym podzielę. Jestem już trochę wymemłana bieganiem w deszczu. I co? No i za chwilę właśnie jak wejdę do klatki, do Madzi, ona się jeszcze nie spodziewa, zanim dojdę do jej numeru domu, to pokażę Wam właśnie szybciutko jeszcze, co zakupiłam. Oczywiście są to jakieś tam takie, wiecie, drobiazgi, ale liczy się pamięć i liczy się gest, a nie jakby kwota wydana na prezent. Nie wiem już, jak mam sobie te włosy poprawić, bo one są nie do poprawienia, słuchajcie. Po prostu jest jeden wielki, zobaczcie na to. Po prostu jakiś, ja nie wiem, no ale to taka pogoda, co poradzisz. Widzę, że już jesteśmy przy Scottish Gazie, także będziemy zaraz odbijać w lewo, trasę już znam. Nie mogę się już doczekać, widziałyśmy się z Madziulą chyba z jakieś, się, nie wiem, ale z 2 albo 3 tygodnie temu, tak mi się wydaje. Nie jestem teraz już pewna. Przez tą pracę to już powiem Wam, że zatraciłam się w czasie. No i co, pokażę Wam właśnie, co kupiłam, a Ubera Wam polecam. Naprawdę. Także łapka w górę, miła przejażdżka, szybka, tania, naprawdę super i wygodna, i bardzo wygodna. Także ja się odzywam do Was za chwilę z klatki i pokażę Wam albo w klatce, albo gdzieś w windzie. Szybciutko przełożę do torby właśnie to, co mamy dla Madzi. No i tyle. I mam nadzieję tylko, że się ucieszy. Mam nadzieję, że te drobiazgi jej sprawią chociaż małą radość. No, także za chwileczkę już skręcamy w lewo w osiedle. Ta-dam! I już jesteśmy bliziutko. Trochę kawałeczek tak jakby od miasta Madzia mieszka, takie nowe osiedle, ale więcej nie zdradzę. No, także odzywam się do Was niebawem. Dobra, słuchajcie, ja już jestem w klatce, wchodzimy do windy i nagle, no up właśnie, tylko teraz, kurde, to było drugie czy trzecie? Dobra, wciśnijmy sobie drugie i trzecie. I najwyżej wysiądę piętro wyżej, ogarnę sobie rzeczy, bo jednak tutaj się tak szybko jedzie. Moja struba w ogóle, zobaczcie, jak jestem wymemłana. Wymemłana, pamiętna nasza winda z imprezy. Dobra, to jest drugie piętro, ciu. Tak, tu. To tam. 5, 7. Cicho. Nie, to nie. 7, czyli jeszcze wyżej. Dobra, słuchajcie, ale jaja. Nie mam gdzie Was postawić. Jakaś babka tam nadaje, słuchajcie, na dole. Ja teraz muszę przepakować wszystkie rzeczy, żeby Madziula się nie kapnęła i zaraz Wam pokażę. Więc tak, mam torebkę. Kartka jest ode mnie od Karoli. Mam nadzieję, że nagrywam. I teraz tak, mamy Kiko, też sobie zakupiłam, Kiko 501, Jelly Style, kładę Kiko, i tak, cicho, tutaj mam alkohole, cicho, zaraz Wam pokażę, co jej kupiłam, takie coś jej kupiłam, takie, Diva, musi być Diva, nie? Także takie różowe, ładne, teraz, czekajcie, z całe przygotowania, z pełną parą. Dobra, teraz tak. Siatka numer 2. A w niej jest tak. Selfie Project. Oczyszczająca maseczka Peel Off. Głęboko oczyszcza. Taka fajna z tymi, z takim brokatem. Dobra, nieważne. Dalej, bomba do kąpieli. Wybrałam jej taką.
świeczka. Wzięłam jej taką, bo ja też ją mam i ją uwielbiam. Także świeczucha. Mam nadzieję, że to się tu nie podzieli. Bomba, wkładam bombę. Nie wiem już, gdzie ona, ją zmieszka. Dobra, to mamy, tak? Gdzie wszystko? I koszulka. Koszulka to jest taka fajna sama kupiła, więc to tutaj jej dam. I jeszcze tutaj mam te granulki takie do kominka. Kokosowe. Ładne, kokosowe. Także taka pachnąca siata wędruje do Madziuli. No, mam nadzieję, że jej się spodoba. Mam ogromną nadzieję. No i tu podpisałam Madzia. Także tak to wygląda. Chowam to wszystko. Dobra. Tu chowam moje rzeczy. Uwaga. Zakładam torebkę i będziemy się zbliżać i zapukamy. Tak, zapukam. Teraz chyba czekajcie, muszę odwrócić chyba kamerę, nie? Wypadałoby. Dobra. Tak wygląda osiedle Madzi. Fajne. Dobra, no i idę. Idę opładowana, słuchajcie, siatami jak zawsze. Zaraz mi coś poleci jeszcze. Woda, ciepło. Dobra. To jest tu. To musi być tu. Tak, to tu. Cicho, czekajcie. Czekajcie. Bo się tłukę z tymi butelkami jak nienormalna. Ona zaraz się kapnie i sama mi drzwi otworzy. Serio. Uwaga. Mleko. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Tobie mama da mleko, a mi co? Dzień dobry! Dzień dobry! Co to tutaj jest? Delicją szampańską! Ulala! No, także ja się z wami żegnam i odzywam się do was później. Czekaj, to jeszcze raz. jeszcze raz otwarcie, uwaga! Uwaga, jeszcze raz otwarcie. Tak, otwieramy. Otwieramy. Ta-da! Mamy unboxing, słuchajcie, jest torba. Tak. No, pakowałam wszystko bomba, prawie, że w windzie. Jest bomba. No, w kąpieli się spodoba. Świeczuszka. Mój zapach. Powąchaj, czy ci się podoba, bo nie wiem, czy ci się spodoba. Ładny. Taki, chciałam, żeby nie był mocny, ale tak. Też nie słodki, tak. Więc taki... Taki sam raz, taki wiosenno-letni. A co to jest? A, tak jest do kąpieli, tak? Nie. Granulki do kominka takiego, że wsypujesz zamiast wosku. A to kochane, takiego nie mam jeszcze sprzętu. Ejś, to będzie twój pierwszy raz ze mną. To nasz pierwszy raz będzie. No, muszę pokazać, żeby Karolcia widziała. Maseczka. Tak, pierwszy raz je odkryłam w ogóle, nie? Zobaczysz, jak fajnie wyglądają na twarzy. Musi być. Po to w ogóle to właśnie, nie wiem, czy wam mówiłam? Nie mówiłam, Karolci mówiłam. Ja właśnie miałam w planie, bo pamiętam, jak Madzia mówiła jeszcze, jak było się na baletach, że fajnie to wyglądało, na maka se użyła. I pamiętam, jeszcze wczoraj mi pisze właśnie, że a słuchaj, Jakuś, jakbyś jechała, to czy byś mi kupiła, nie? I spaliła mi pomysła, a ja tu już miałam plana, że to na urodziny dostanie. Bo ja wiedziałam, że ona zapomniała sobie kupić. I zobacz, jaki, ale zobacz, jak ty ten, taki specjalny. I diwa, nie? No, piękny. Na naszej diwy. Piękny. Także różowy musi być. Coś różowego musiało być. Miłosny. Karteczka. Tak, pokaż i karteczka. Pokaż tylko karteczkę zewnątrz. No. Także taka sytuacja. Pokaż. Piękna. I różowa. Piękna. Musi być różowa. No super. I różowa księżniczka w tle. Nionia! To baje oglądaj, wcina delicję. I dziś ciotką niedzieli? Ty jesteś ciocią niedzieli? W nosie mam was tutaj, słuchajcie, bajka, zobaczcie, o, taka baja, roboty jakieś. Nie? Księżniczka? Jakie dobre delicje. I ona super, tak jak ja. Dziękuję. Proszę. No, teraz w tle coś było, nie wiem, konik. O, konik w tle. Także co, my sobie siedzimy i chillujemy, a wam życzę co? Przemiłego popołudnia, jakby co, to się jeszcze później do was odezwę, a w międzyczasie oczywiście coś może jeszcze wam wstawię na Instagrama. No, także jeszcze raz happy birthday to you! Pa! Nic takiego! O, haja! O, brwara niesie sam biel. Haja! Haja! Nie? Nie pomachasz mi? Nie? No to nie. Nie, patrzysz się w salę. Tak,
Tak. Patrzysz, czy stary smoczek, nie? No. Także hejo, hejo, kochani, słuchajcie, odzywamy się do was tak na chwilkę. A takie tam rzeczy. Takie tam. No, bo już na tym, na YouTubie. Na YouTubie, spoko. No, normalnie. Możesz pozdrowić widzów. Siemano. Z tym, pokaż co ty pijesz. Nie, to nie. Jak nie? A tak jedno? A tak jedno? To słabo coś.